ma, jest tu ktoś. Jedziemy, widzowie, na śniadanie. Mamy do śniadania 4 minutki, a po śniadaniu będziemy jechać dalej w przygodę. Dzisiaj jest kilka planów. Najpierw myślę, że pojedziemy do downtown. Potem pojedziemy na hotel Cecil i Skid Row. Wczoraj wieczorem byliśmy tam przejechać się. No i powiem wam, że jest tak jak na filmach wszystkich, co oglądaliśmy w Stanach. Jakby ludzie w Los Angeles, że naprawdę no, przerażające to jest po prostu. Wszędzie ludzie tacy powykręcani, siedzą w tych namiotach. Wczoraj jakiś koleś trzepał jakieś tam spodnie. Jakiś taki powykręcany, nie wiem, jakiś no... Przerażające to jest, ale właśnie wczoraj jak już było ciemno, to ciężko było ich zobaczyć w większości. I pojedziemy tam, zobaczymy co tam jest. Potem mieliśmy plan pojechać na Compton. I na Compton mieliśmy plan pojechać na tą Coconut Street, czyli Coconut Boulevard, czy coś takiego. Bo ona właśnie wygląda jak Grove Street. I może jeszcze zahaczymy o Cool Kicks, ale zobaczymy. Ej, dzisiaj się ubrałam jak jakaś fitnessiara. Szkoda, że tylko ubrałam, nie? Rel. Ej. Jak patusiara, a nie fitnessiara? Aha. Ty jesteś normalny. Nie jedliśmy maka w Stanach. No opowiedz, Janusz. I raczej tego nie zrobimy. Powiedz, bo ja się strzygam. Ostatnio maka jedliśmy w Stanach 6 lat temu w Nowym Jorku. Był okropny. Dlatego, że w burgerach nie ma żadnych warzyw. Jest tylko chleb i mięso i sos. Dodatkowo Natalia zamówiła sobie nuggetsy i one były tak chemicznie niedobre, że aż gorzkie w smaku. Może od tego oleju tylko przypalonego, bo nikt go nie wymieniają. Dodatkowo bezdomni tam chodzili z jakimiś chorobami dziwnymi, jak słoniowatość nóg, czy coś takiego miał koleś. Dobra, jednak jak ty opowiadasz, to ja też się zastrzegam. Skóra łatami schodziła mu z nogi. Gangrena. Straszne widzowie. To było naprawdę przestraszne. Romantyk. Widzowie, ja myślę, że mam już takiego w swoim słowniku jak romantyczność. Chyba chora jesteś. Tak czułeś, tak czułem to jak było. Co byś mogła tam zmienić na bardziej romantyczne? Mariachi miałem wynająć, żeby nam przygrywali? No, na przykład mógłbyś, no. Ale mi dajesz teraz pomysł. To co robimy teraz? Idziemy na downtown, czy... Bo jesteśmy blisko Compton. I nie ma sensu wracać do Compton. Tak, tak. Czyli teraz idziemy do Compton. Tak. Czuję się jak w domu, bo wszyscy rozmawiają po hiszpańsku. Ale jaka to jest różnica, nie? Jak wtedy się tak spaliśmy, że nie potrafimy hiszpańskiego i że... Dlaczego oni cały czas po hiszpańsku gadają, a teraz w sumie nie robi nam to różnicy tak naprawdę. Ale to jest też dziwne, że oni między sobą rozmawiają po hiszpańsku, praktycznie cała restauracja rozmawia po hiszpańsku, a przychodzą do ciebie i zmieniają od razu na perfekt amerykański. No. No tak pokazuje, no bez kitu. No wygląda jak Grove Street. Czekaj, ja wysiądę, no. Chcesz tutaj wysiąść? Tak. A do czego nie? Chcesz tu wysiąść? Nie, no teraz nie wygląda tutaj dobrze, to dobrze. Serio? Dla mnie normalnie to wygląda. Nie wiem, no normalnie. Śmieci porozrzucane po tych trawnikach. Patrz, wygląda jak Grove Street. Tu CJ mieszkał. Fasa w chuj. Nie no, Janusz musi mi zrobić zdjęcie. On się boi. Zrób mi zdjęcie. No chodź. Zajebiście to wygląda, dawaj telefon. Ale patrz, tutaj nawet na Google Mapsach. Patrz, tutaj nawet jest pokazane Grove Street. Ja p***dolę. Teraz wyjdą z balasi, z tej kurde chaty i będzie mieli przejebane Natalia. Tak z daleka chcesz? No. Zapraszam panią. Panie, żeś palucha tutaj dał. Pa, jaki paluch. Serio, zrobiłeś z paluchem zdjęcie. Wracamy. Ale nie. No nie możesz tak robić. Ale ile zdjęć jest z paluchem? No, wszystkie. Wszędzie są paluchy. Ja pierdolę. Widzowie. Dobra, gdzie jedziemy? Downtown? Jak się nazywała ta ulica? Skid Row. Ja się boję tutaj myśleć, tak szczerze. Wyobraź sobie, że masz tutaj jakieś mieszkanie i nagle sobie robią tutaj takie miasteczko bezdomne w takim miejscu. I jak strasznie to wygląda tutaj z tymi menelami. Ale takie bardzo ciemne jest to downtown, nie? Że są... Oho, tu jest hotel Cecil. Zobaczcie, jakie tutaj jest takie pomalowane wszystko, takie obskurne.
brudno jest tutaj bardzo w ogóle. Wszystkie takie ciemne te bloki. Chodzimy pod hotel Cecil czy tu na jest. Skid Row? Chodź. A ludzie tam i w... Ty, no peski to jak zombie chodzi. Zombie. O, zobacz, tam są te zbiorniki i wody. O kur... Z wodą. Jezu, boję się, aż mnie cofa, nie? Jak to widzę. Naprawdę, ja mam od ostatniego czasu jakoś tak, że na wiele rzeczy mnie cofa. Ale się zżygam. Patrz, kopie piłkę wymyśloną. Patrz, kopie piłkę. I tańczy. Jak się Natalia podoba pod hotelem Cecil? Przestań. Chciałabyś się tutaj zamieszkać? Przestań, bo się boję. Przecież jesteś zawodniczką MMA. I co z tego, jak mi taki ciebie, no to... nic nie zobaczę. Myślę, że jest taki przeżart, że kości mu połamały. Ciekawe, czy to nie na... Patrz, bo są otwarte ten okna, a on jest niby permanently closed. O k***a, się wydarzyło. No może ktoś tutaj nie mieszka. Patrz, są otwarte drzwi normalnie. Na pewno mieszkają. Chcemy przejść na drugą stronę zobaczyć, czy... No możemy przechodzić tutaj, na, bo nie ma przejścia dla pieszych. Kogo to k***a obchodzi? Tam stoi żul, który ci zajebie zaraz. I on jest wykręcony, k***a. Weź, bo on idzie do nas tyłem, ty. On żyje w swoim świecie, Natalia. Ja idę na drugą stronę, ja chodźmy się boję. Tu. No przestań, ja się boję. Jak to, Natalia? Czujesz się komfortowo, będąc w tym miejscu? Mm-mm. Ej, ja nie wiem, ja się czuję jak taka straszna p***a, że mówię, że to jest strasznie, ale to jest naprawdę straszne. No jest dziwnie. Jest taki dziwny vibe, nie? Jak nie w Ameryce, tylko nie wiem, jak w jakimś horrorze. Krzyczą. Proszę. A biegasz szybko? Jak coś, jakbyśmy musieli uciekać? No. Krzyczą, ja się boję już. No ja też średnio chcę tam iść. Dobra, nie pokazuję, bo baba zdjęła właśnie koszulkę i jest z gołymi cyckami tam. I cała się rozbiera. I cała się rozbiera i patrzy sobie właśnie w psiocha. Ja tam nie chcę. Czy ona sika teraz? I krzyczy. Ja tutaj nie chcę być Natalia. Masakra. Ja pierdolę, to jest straszne. Jestem przerażona. No, jestem przerażony, jak ci ludzie tutaj mogą się doprowadzić do takiego stanu. Idź przodem, żebyś była na screenie. Dolej ty, ja się boję. No idź bliżej tych samochodów, te samochody jeżdżą. A tutaj jest miejsce parkingowe, tutaj mogliśmy zaparkować. Ja wiesz co? Ci ludzie są tacy rozjebani, że oni nawet biegać nie mogą, więc chociaż tyle mamy przewagi i uciekniemy. Pamiętasz, jak była walka na fejmie tam kogoś, kto low kick kawalnął i mu się noga połamała? Czy Magical? No chyba tak. Jak to w taką L-kę sobie zrobił? Tak. No? No to widzisz, oni tak pewnie tak samo mają, albo jeszcze gorzej, to ty nawet masz z nimi szansę. Nawet ty. Nawet. Patrz na tamten samochód, cały wszystkie szybko wybijane. Co się dzieje? Śmierdzi? Dawaj szybko, bez kitu. Ja pierdziele, jesteśmy w najgorszym tym, w najgorszym miejscu. Ja tutaj nie chcę być, Natalia. Wracamy do samochodu, co? O, hydrant rozjebany, co woda leci normalnie. The shower stop. A mobile shower program for unhoused. Czyli co to jest normalnie? Sobie prysznic zbiorą ci ludzie za friko. Ciekawe, czy my też moglibyśmy sobie wziąć prysznic za friko. Jakie kamienie tutaj rozrzucone, żeby nikt na nich nie mógł spać. Mega podejrzane tutaj jest towarzystwo. A jak stoimy z tą kamerą, to mega to słabo wygląda. Ale idziemy, niby cały czas jesteśmy dalej od tego epicentrum. Ale powiem ci, że z każdym metrem jest coraz gorzej. No bo ja ci mówię, bo tutaj jest ciemno. Ale zobacz, w ogóle te kamery tutaj policyjne, które są ustawione, to mają bardzo dużo takich niebiesko-czerwonych światełek, żeby zwracać na siebie uwagę z daleka. Może, że to jest to miejsce jest obserwowane albo coś. Ja pierdziele. No. Liga straszna. Mega okropne. Już starczy tego. Nie no, mówię ci. Gdyby nie to, że mamy kamerę, to w sumie bym tam mógł sobie chodzić. Nie, bym wiedział, że nikt nie ma, nie mieliby się o co do mnie dopierdolić. A tak z tą kamerą, to widzisz, krzyczą za nami, żeby to wyłączyć, żeby nie nagrywać, więc tylko ta kamera jest takim dziwną. Na się zwracamy uwagę. No właśnie, mega się zwracamy uwagę. O Jezu, ale mnie cofa. No ale tutaj już jest trochę lepiej, w centrum. No ale na przykład ja sobie nie wyobrażam być tak gdzieś do jakiejś knajpy i coś zjeść. Nie wyobrażam sobie tego. Powiem wrażenie, że no ja tam walczyłam z Żygiem, nie? Dlatego nie mogłam się
za bardzo odzywać. Mego mówiła, to się zrzygała. Po prostu. Ja to bym nie chciała tutaj być. Tak na co dzień widzowy. Jakbym mieszkała w Los Angeles, to zrobiłabym wszystko, żeby tutaj nie musieć przyjeżdżać. Powiem ci tak. Nic, szafski. Jestem przerażony, nie? No. Było strasznie, bo chodzi o tą kamerę głównie, nie? Bez kamery można było tam iść, ale z tą kamerą jest za bardzo zwracana się uwaga. No ale ogólnie to jest straszne, że ci ludzie są tacy jak zombie powykręcani. Oni już to, co było na jakichś tam filmikach na YouTubie, że to jest, że oni zachowują się jak zombie, wyglądają jak zombie, to nie było nic, a nic przesadzone. To tak jest. A jesteśmy tutaj, jest 11:58, więc ciekawe, co tutaj się dzieje po zmroku. Pewnie w nocy to tutaj jak w dżungli. Będziesz skręcał gdzieś te uliczki, czy nie? Tutaj nie trzeba skręcać w uliczki, żeby widzieć to, co się widzi. Popatrz, co tutaj jest, żeby nie pokazać tej baby przypadkiem. Ja, Resident Evil, nie? A tam dziomek tańczy sobie po drugiej stronie ulicy. Życia, nie? Nieźle go wykręca. Ciekawe, to było tak od zawsze, czy chyba tak się zepsuło na przestrzeni ostatnich 10 lat. Paczek i ten normalnie tam wciąga. Normalnie pod bluzą wciąga. Ja pierdolę. Myślę, że od zawsze. Myślę, że już w średniowieciu walili fentany i spali w namiotach z supermarketu. Ale to nie o to chodzi. Chodziło Januszowi o to, że pewnie od kilku lat zobacz, tutaj się dosyć tutaj mocno masz takie zmieniło. Budynki zajebiste, wieżowce, nie? To wygląda, wiesz, zajebiście jako centrum miasta, w którym do całego LA, bo w LA są tylko takie małe jednopiętrowe domy, gdzie oni mieszkają. A tutaj, no to wiesz, amerykański przepych. No i gdyby tutaj była taka żulownia, że strach wyjść, to pewnie by nie budowali takich budynków. Ale na przykład wiesz, powiedzmy, że zmieniło tutaj się w ciągu kilku lat na taką złą dzielnicę i na taki syf, to po prostu ja się zastanawiam, że strasznie współczuję na przykład ludziom, którzy mają tutaj jakieś swoje dobytki, nie? Typu na przykład, nie wiem, mają jakąś restaurację, albo na przykład mają jakieś, nie wiem, jakieś mieszkanie, które na przykład chcieliby wynająć, ale nie mogą, bo kto chciałby tutaj mieszkać? Tutaj nawet nie widać jakoś bardzo dużo ludzi tak, wiesz, przechadzających się po mieście, a to jest centrum miasta samo. Tutaj są tylko żule. To jest przerażające. Dlatego z Kalifornii dużo osób się wyprowadza. San Francisco prawie 2 miliony w 3 lata. Nie chcecie spróbować działki w fentanylu? Nie. Ja wam powiem, że ja się boję takich rzeczy. Na przykład mamy takiego jednego ziomka, który proponował nam w Hiszpanii wciągnięcie czegoś takiego środka zwiotczającego mięśnie, tylko ja nie pamiętam jak ketamina. To się nazywa. Ketamina, o. I ogólnie po tym można wykitować i trzeba bardzo uważać na dawkę. Ja na przykład czułam się przerażona, jak widziałam, jak on się potem zachowywał i tak dalej. No nie wiem, dla mnie to jest pojebane po prostu, żeby takie rzeczy robić. Tak samo, ja wam już kiedyś to opowiadałam, no ale na pewno jest wiele osób, które tego nie słyszały, że nasza nauczycielka od hiszpańskiego opowiadała nam, że w Barcelonie, na El Raval, no to wiadomo, jest mega ćpalnia i jest strasznie niebezpiecznie i nie polecam nikomu tam mieszkać, jakby był w takiej sytuacji, że ma się przeprowadzić do Barcelony i szuka jakiegoś mieszkania. No ale my tam mieszkaliśmy przez 2 lata i ja miałam tak, że naprawdę bałam się wychodzić z domu, bo bałam się, że ktoś mnie do jakiejś klatki wciągnie, że coś mi zrobi. Albo nie wiem, no ludzie potrafili mi w ciągu dnia normalnie zajeżdżać drogę rowerem i prosić mnie, żebym za nich wyszła, żebym została ich żoną, albo na mnie gwizdali, a jak już byłam z moim właścicielem, moim panem, czyli Januszem, to na przykład w ogóle nie było takiej sytuacji, bo tam, no, jak w dżungli jest po prostu. Więc jak ja w lato wychodziłam sobie w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce, no to cały czas na mnie gwizdali i wiecie, jak oni widzą po prostu blond włosy, to dla nich to jest nie wiadomo co. Czy sobie tak nie dodawaj? A jeśli nie dodaję, to naprawdę było straszne. To było przerażające, bo ja nie mogłam chodzić po ulicy tam normalnie. I to ja nie mówię ci tego, żeby powiedzieć, jakie to było zajebiste, tylko to było po prostu straszne.